21 września w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myszkowie. Dopóki się uczymy, to jesteśmy młodzi, więc szanowni studenci z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, rozpoczynają dzisiaj kolejny rok akademicki. No, okazja do spotkań, nawiązywania ciekawości świata, zdobywania jakiejś umiejętności, wiedzy. Także myślę, że grupę mamy bardzo prężną, sportowo się pokazuje, intelektualnie również, więc no, myślę, że kolejny rok akademicki przed seniorami będzie znowu coś tam nowego dla nich otwierał. Uroczystość inauguracji uświetnił występ chóru Szkoły Podstawowej nr 5 z Myszkowa, który między innymi odśpiewał międzynarodową pieśń studencką Gwadeamus igitur. Jest to już 14 rok działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myszkowie. Przedtem uniwersytet był zadaniem edukacyjnym Stowarzyszenia Pomocy Ludziom Starszym OPOKA. Od 7 lat, czyli 7 rok w tej chwili, uniwersytet jest w Domu Kultury, sekcją Domu Kultury. Bardzo jesteśmy z tego powodu zadowoleni. Życzenia z okazji inauguracji nowego roku akademickiego złożył m.in. burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak. Bardzo często wskazuje na Was jako istotną społeczność w naszym mieście, z której niejeden powinien czerpać wzorce. Chciałem wszystkim Wam życzyć zdrowia, niegasnącej pasji i zdobywania nowej wiedzy, zawierania wspaniałych znajomości i tak godnego reprezentowania naszego miasta, jak Państwo do tej pory czynicie. Wszystkiego najlepszego. Za pomocą mediów ciepłe słowa do uczestników spotkania napłynęły również z Brukseli. Niech nowy rok akademicki będzie dla Państwa czasem radości płynącej ze wspólnych spotkań, rozmów i realizacji ciekawych projektów. Wykorzystajcie Państwo jak najlepiej możliwości, jakie stwarza UTW w Myszkowie. Życzę, by jesień życia stała się wiosną Państwa dni. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, z serdecznościami z Parlamentu Europejskiego w Brukseli, Jadwiga Wiśniewska. W planach na nowy rok akademicki jest wiele ciekawych zajęć. Wykłady, bardzo ciekawe wykłady, bardzo ciekawi wykładowcy, bo mamy Radę Programową prężnie działającą pod przewodnictwem Kazimierza Miroszewskiego, dziekana z Uniwersytetu Śląskiego na historii. I wielu profesorów i z Uniwersytetu Śląskiego, i z innych uczelni, osób, które mają chęć i na nasze zaproszenie mają tutaj wykłady, tak jak dzisiaj dr Jacek Rudnicki na przykład. Dla osób szukających doznań sportowych również przewidziano nowości. W tej chwili weszłoby strzelanie śrutowe, bo szkoła zawodowa numer 1 posiada salę strzelniczą. I w tej chwili zorganizowalibyśmy tak, w zależności od ilości członków zawody też ze strzelania, ponieważ są organizowane różnego rodzaju zawody w regionie. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Myszkowie wciąż czeka na nowych członków. Zapraszamy wszystkich od lat 50+ i młodszych również zapraszamy na nasze zajęcia, bo nikogo nie zostawiamy bez towarzystwa naszego, jeżeli sobie życzy. Wykład inauguracyjny pod tytułem Polepszanie człowieka poprowadził profesor doktor habilitowany nauk medycznych Jacek Rudnicki.